przez następne 50 godzin będę pogrzebany żywcem w tej trumnie. Dobra, panowie, opuszczamy trumnę. W końcu właściwie człowiek w właściwym miejscu. Dzięki. Ja. Bez piachu, bez piachu. Nie moja wina. Zamknęliśmy go oficjalnie. No. Pa. A ty płaczesz? Nie. Wyjdzie stamtąd. Chłopaki zaczęli mnie zakopywać, aż w pewnym momencie pod ciężarem ziemi ugięła się trumna, dlatego bardzo się przeraziłem, bo... Nie wiem, czy to jest rysa, to zaczyna pękać. Pękło coś? Nie wiem, czy pękło, czy to tu było wcześniej. Ja słyszę takie delikatne pyknięcie. Ja p***. No teraz to jestem spanikowany. Nie wiem, czy nie powinniście odkopywać. Czekajcie! Stop na chwilę! Stop! A ja mówię serio. Czajnik to jest naturalne, wiesz, naprawdę to jest naturalne, że strzela. Nie ma powodów do paniki, naprawdę. No... Że mu się tylko nic nie stało, nie? Całe szczęście nic mi się nie stało, ale to był jeden z trzech kryzysowych momentów, jakie przeżyłem w tej trumnie, a teraz chłopaki zakopali mnie do końca, co zajęło im prawie 3 godziny. Dobrze, czajnik został oficjalnie zakopany, moi drodzy. Myślę, że możemy zaczynać. Panowie, challenge rozpoczynamy za 3, 2, 1. Poszło. Kurna, 50 godzin, przypomina mi się izolatka, nie? Moi drodzy, ten film powstał przy współpracy z marką Hortex, ale o wszystkim opowiem wam później. To jest mój dom przez następne 2 dni, a wy wszystko będziecie mogli obserwować z tej kamery, z tej kamery, z tej kamery, z tej kamery. Więc generalnie widzicie wszystko z każdego kąta. Mam w środku podgląd, który był włączany w odpowiednich momentach, abym mógł obserwować chłopaków na powierzchni. Tutaj jest pogrzebany czajnik. Ty, ale w ogóle to jest... Że możemy tak powiedzieć, że centralnie pod nami leży czajnik. No, czajnik? Ej, no nie skaczcie, bo mi się trzęsie tu co. Dobra, czajnik. Długo żeśmy się zastanawiali nad tym, czy ty k***a w ogóle wytrzymasz to 5 Dokładnie godzin. Tak. No nie będzie to najprostsze wyzwanie, to się zgadza. Pada propozycja, żeby wejść all in. Co proponujesz? Tatuaż może. Nie, bo się Ferrari nie okleja. Jak ja tu wytrzymam, to golę cię na łyso. Ale jak nie wytrzymasz, to ja cię golę na łyso. Dobra, ale ja wytrzymam. Dobra, dobra, ja mogę to klepnąć, chodzisz to? Przykładam rękę do grobu, że ci podaję. Nie wytrzyma, nie wytrzyma. Ja klepnąłem. To jest to, że już mnie plecy bolą generalnie, jak tu leżę. Czyli tak naprawdę w tym filmie ktoś będzie ogólny na łys na końcu odcinka. Dobra, pokażmy wam w ogóle, jak jesteśmy przygotowani tutaj do tego przedsięwzięcia. To jest centrum dowodzenia, w którym będziemy monitorowali czajnika przez cały czas. Dzięki naszemu ratownikowi sprawdzamy cały czas tętno, puls, temperaturę, wilgotność powietrza, poziom dwutlenku węgla i wiele, wiele innych rzeczy. Mamy tutaj przygotowane 4 kamery, które cały czas funkcjonują. Gdyby jedna się włączyła, druga się automatycznie odpala. Także nie ma możliwości, żebyśmy stracili z nim jakikolwiek kontakt, prawda? Prawda? Prawda. A ty tam w ogóle ciepło masz? Nie, właśnie jest całkiem chłodno. Jest trochę klaustrofobicznie. Ale czujesz się tak dziwnie, że cały czas cię obserwujemy? To jest najgorsze. To jest to, że widać, że wszędzie jest zima, nie? No, wszędzie dookoła jest zima, to jest powalone. To jest creepy strasznie, no. Jak próbujesz podnieść z całej siły, to i tak nie ma to znaczenia, bo i tak nie masz jak tego podnieść. Przecież tam nad tobą to jest 10 ton piachu. No i to jest takie bezradność, uczucie bezradności, które mi towarzyszy, które jest po prostu w sumie... Dobra, idź spać! Nara! To idziemy spać. Zmniejszamy światełko, moi drodzy. Czajnik się obudził. Siema. Siema. On nikt cię tu nie pilnował w ogóle. No i super. Jak tam się czujesz? Git, fiku mi się chce. No to idź do kibelka. Właśnie robię sobie kibelek. No dobra, to nie patrzymy. To jest 39.17, czyli siedzi już prawie 11 godzin. No nie jest dobrze, ale spokojnie, mam przygotowane dużo atrakcji, które tutaj mu utrudnią pobyt. On będzie golony na łyso, to na pewno nie może być tak, że ja się będę golił. Pierwsza noc minęła mi całkiem nieźle, było całkiem wygodnie. No i pora coś zjeść na śniadanie. I podczas tego, gdy ja jadłem śniadanko, to nagle odcięło prąd w całym obozie. Gasło mi generalnie wszystko, absolutnie wszystko. Postaram się nie panikować, ale nie jest fajnie. K***a przypał, nie ma prądu! Maciek się zajmuje agregatem, a wy, żebyście byli w gotowości do tlenu. Byłem totalnie przerażony. Ale chłopaki robili wszystko, co w ich mocy, aby jak najszybciej przywrócić zasilanie. Odpalam agregat, żeby czajnikowi w ogóle podłączyć prąd jakiś i tlen, nie? Bo też nie działają wentylatory, nie? Wiesz, że ja nie mam tlenu, nie będę miał tlenu i nie wyjdę? Chyba jednak będziesz musiał golić na łyso, co? Nie, to najwyżej wyniesiecie mnie stąd martwego, ale będziesz łysy. Jak nie ja cię zgolę, to ciebie z tego goli. Podłączcie prąd, kurwa, bo nie jest fajnie. No to wychodzisz czy nie? Ja... A czy mógłbym dostać kogoś do walkie-talkie bardziej odpowiedzialnego niż ciebie? A k***a co? Jak on jest głupi. Wszystko się resetuje, my naprawdę, oni naprawdę, no to nie jest, ja nie wiem. Co ty miałeś robić z tlenem? Przecież masz maskę tlenową, co ty gasz? No ja zapomniałem o jej istnieniu, jak mi wszystko zgasło. Po to masz tą maskę, nie? Ja pierd...
Ej, panic mode był taki, że zapomniałem o istnieniu tej maski, nie? Pamiętaj jak coś, że na przyszłość, że masz maskę. Ja stary, przez chwilę sobie kalkulowałem, na ile godzin będę miał tu powietrza. 40 minut na luzie powinno być. 30, maksymalnie. Jak tak zgasło. Zastanawiam się, jaką oni musi mieć panikę na górze. K***a, przypał, nie ma prądu. Nagle, wiecie, podtrzymanie życia tutaj w trumnie, kilka metrów pod ziemią. Maciek się zajmuje agregatem, a wy, żebyście byli w gotowości do tlenu. Ale przynajmniej prąd wrócił. O ch***y mi tak robicie. No nie dygaj, spokojnie, to dopiero level pierwszy. A zobaczysz, co będzie za dwa dni, chłopie. Oni normalnie są centralnie nade mną teraz i sobie kopią w piłkę. Słyszałeś to? No, niesie się taki dźwięk, taki delikatny. Na pierwszym. 4-7. 4-8-4-9, debilu! W całej gierce ekipa stwierdziła, że ma dla mnie wyzwanie, bo... Mamy przygotowaną dla ciebie specjalną nagrodę. Niespodziankę, że tak powiem. Ale tylko i wyłącznie w momencie, gdy wykonasz challenge. Inaczej nie dostaniesz po prostu. No, 100 pompek, Czajnik? Dobra. Dobra. Od razu zacząłem swoje wyzwanie, ale już po chwili drastycznie wzrósł poziom dwutlenku węgla. Przegiąłem, za mocno atmosferę podgrzałem, widzę. Koniec tego pompowania. No ale musisz odpocząć, stary. No dobra. No ratownik zarządził, że nie można. Ale już go nie ma, dobra, rób. Wróciłem do pompek, ale co chwila musiałem robić przerwy, żeby nie zabrakło mi tlenu. 8, 9, 4, 5, 6, 7, 100. Dobrze poćwiczone. Chcę się żyć. Tylko, że nie mogę, bo jestem w trumnie. Teraz musisz zdjąć prześcieradło to białe w nogach. Mam wielki czerwony X. To dobry trop. Musisz kopać tam, nie? I tam coś jest, jakieś pudło. Nie spodziewałbyś się, co? Że ci tam skopamy jeszcze coś w trumnie. Znalazłem tam zasilacz, grę ze Stitchem i książkę, z której bardzo się ucieszyłem. Dzięki Bogu! Mówi to gość w trumnie. Dobra, Czajnik, ten zasilacz jest od tego pasku LEDowego. Uwaga, uwaga, chwila. Oh, damn! No jest ogarnięte? Ale jaki mocny LED! Co ba się tam zapoznawać już tam. Młody. Widzimy się za 12 gratulacje, coś tam byśmy ci dali. Wraz z tego, że oni przygotowali mi jakąś nagrodę, ja też mam pewną dla was. Pośród wszystkich ludzi, którzy zaobserwują moje konto na Instagramie w przeciągu 7 dni od publikacji tego filmu, wybiorę 5, które dostaną ode mnie złoty bilet na największe YouTube'owe wydarzenie w Polsce. Mam na myśli specjal na 2 miliony subów. Będzie to przygoda, którą zapamiętasz do końca życia, tak samo jak ja tą trumnę. Dodatkowo będziesz miał okazję wygrać 100 tysięcy złotych. Pamiętaj, żeby zaobserwować mnie na Instagramie, bo taka okazja już nigdy się nie powtórzy. Czasem przejechała koparka, bo Ostry miał genialny plan, który przedstawił Justkowi. Dokupiemy dziurę, dokupiemy się do niego od boku, ręcznie odkupimy mu piach, bo założymy jakąś maskę czy coś i będziemy próbowali go przestraszyć. Od 5 minut siedzi już 24 godziny. Idealnie, żeby tutaj przyprezentować to. Tak, tak. Pan jest taki, centralnie pukam mu w szybę, on się odwraca i ja tak stoję. I on mi się k***a złodziej, za moją trumnę. Tak, widzę tą drabinę, widzę ten dół, i żem tam wejść. Nie wiem, czy nie lepiej skoczyć właśnie. Ty się troszkę nadajesz, Krzysiu, co? On tutaj już nas może słyszeć nawet, nie? No tak, jesteśmy bliziutko, musimy być cicho. Już tyle możemy zrobić otworu, nie? Po co ty to masz na twarzy? Nie wystarczy się? Nie, bo ja po co ty to masz na twarzy? No bo po co ci to? 3 godziny na akcję, stary. Widzimy na 3 godziny do rana. Ja widzę niebo. Dlaczego się nie przestraszyłeś? Dlaczego się miałem przestraszyć? Ja nic nie widziałem. W p***u taka robota, nie? I co, zostawią mnie tak teraz? Bo jego nie rozumiem. Chłopaki zakopali mnie z powrotem i tak rozpoczął się kolejny dzień. Dzień dobry widzowie, wstałem. Druga noc, bolą mnie plecy coraz bardziej. Boże, jak ja śmierdzę niemiłosiernie. Sam ze sobą nie potrafię wytrzymać, jak tak mam ręce, to jest dramat. Jest dramat. Ja chciałem tylko podkreślić, że jest już rano. Pewnie u was minęło 10 sekund na filmie. U was minęło kilka godzin kolejnych. 18 godzin może zostało? Nie, no będę się golił na łys. Idziemy, zobaczymy czy wstał, czy nie. Zjem sobie śniadanko. Łaza! Łaza! Siema, jak tam? Krew mi z nosa leci.
Mocno stary. Ile godzin się zostało? 18,5. Spokojnie, spokojnie, ja się jeszcze nie martwię nic. Dzwoni do mnie tata czajnika. Oni się serio mocno stresują tą całą sytuacją i nie wiem za bardzo, jak ja mam z nimi gadać. No jaka sytuacja? Żyję. Wszystko z nim dobrze. To kamień w serce. No, nie, jest git. Na razie. No to dobrze, a tam nie miał już zwątpienia? Miał parę, ale wszystko jest w porządku. No dobrze, medycy są cały czas? Tak. Zaczajnik, sprawa jest. Zostało 10 godzin. Co ja mogę zrobić, żebyś ty wyszedł przed czasem? Bo ja nie chcę być łysy. Kompletnie nic. Jak on będzie łysy, jak ja, to nikt go nie będzie brał na poważnie, nie? Wtedy wszyscy go będą brali na poważnie. Masz ogień? Kurwa, nie mam, ale pójdę do sklepu. No dobra, no ale tak szczerze, jest jakakolwiek szansa, żebyś wyszedł wcześniej? Dasz mi 100 tysięcy złotych. Dobra, dam ci 5 koła, stary. Ostry, ty nawet tyle nie masz. Słuchajcie, mamy mega problem, jest wichura od kilku godzin, nie przestaje padać, a czajnik ma niszczelną trumnę. Czy on przeżyje tą wichurę? Boże, jak leje! Dobra, mamy to? Mamy to! Dobra! Zamawiam pizzę jakąś. A propos pizzy, Hortex wypuścił dwa nowe smaki. Z racji tego, że Ostry kocha pizzę hawajską, a Justek uwielbia chorizo i pepperoni, to sami zobaczcie, co się stało. Wiadomo, że chorizo i pepperoni najlepsze, najlepsze. Ananas, stary, tworzy sedno całej pizzy. Szynka i ananas. To jest pepperoni, chorizo, mini pepperoni, papryka i cebula. A ty co masz? Tu jest szynka i ananas. Nie, no ale szczerze, najlepsza pizza. Team hawajska. Team Pepperoni. Tego samego wieczoru Ostry z Arturkiem postanowili zagrać w FIFA, ale nie była to do końca normalna gra. Zresztą sami zobaczcie dlaczego. Jak wziąłem przed treningiem na Energylandii, to później to się zaskoczyło. No dobra. No i po 15 minutach stało się to. Tak jest! No nie! Nie! Ale dalej gram, nie? Tego samego wieczoru moi rodzice przyjechali specjalnie po to, aby po wyjściu z trumny zrobić mi niespodziankę, a Ostry powiedział im, że... A jest git, zostało mu chyba niecałe 5-6 godzin. Wiedziałem, nie no, niecałe 7. O. Ale on jeszcze chce siedzieć dłużej, coś tak. Ty już wiesz, że jesteś, czy... Nie. No. Nie, właśnie że on chodzi, żeby on się w ogóle nie zorientował. No, spoko. Ale to też psychicznie, no... No to jest, no, on ci nie może nawet wyprostować. Ostry, zrobiłbyś to? No właśnie nie wiem. Zastanawiałem się właśnie mocno, czym to zrobił, ale chciałbym spróbować, bo to jest takie, no, mocne. Podczas tego, gdy Ostry oprowadzał moich rodziców po obozie, ja zasnąłem. I spałbym pewnie do końca, gdyby nie to, że chłopaki wpadli na pomysł, żeby mnie obudzić. Dobry, witamy Czajnik! Chcemy zostawać ci godzinę do zakończenia challenge'u! Dzień dobry, Polsko! Nawet jak nie obudziliśmy Czajnika, to obudziliśmy wszystkich tutaj, którzy spali. Dzięki. Siema Czajnik. Siema. Jak tam chłopie? Słychać było trochę, jakby ktoś w innym języku mówił. Nic nie rozumiem, co tam było mówione. Spokojnie, to pół się słyszało. Patrz co będzie za godzinę. Nie, no ja nie mogę być łysy. To już wtedy to randka żadna nie ogarnie. No tak, no bo teraz to jest nie. Ty się na przykład dobrze czujesz, czy masz coś takiego, że nie wiem, coś cię boli, brzuch albo głowa? Czy... Jestem głodny, bolą mnie plecy, śmierdzę niemiłosiernie. Pół godziny zostało. 30 minut! Zostało do wyjścia i ogolenia głowy Ostrego na łyso. To jest coś, czego nie mogę się doczekać najbardziej. Jak ja bardzo chcę stąd wyjść już. Ciało, głowa, wszystko jest wszędzie. Muszę iść pod prysznic. Bolą mnie plecy, ja nie będę się ruszał teraz przez 3 dni, jak wyjdę. Jestem głodny. Ej, to jest trochę stresujące. Ja się denerwuję. 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Odpalamy! Nareszcie 50 godzin za mną. No nie, udało się! Udało się! Dobra, udało się, wykopcie mnie, kurwa! 50 godzin w trumnie minęło. Najpierw zaczęła odkopywać mnie koparka i wszystko szło zgodnie z planem, aż nagle zatrzęsło trumną. Ej, kurwa! Kopiemy! Niesamowicie spanikowałem, bo wieko trumny uchyliło się, przez co ziemia zaczęła sypać się do środka. Spokojnie, mamy już, ogarnięte. Ja miałem śmierć w oczach przez chwilę, nie? Jak się, kurwa, osrałem. Jak się osrałem. No teraz to jest ze 140, nie? Szkoda, że to padło. Dla mojego bezpieczeństwa chłopaki zdecydowali, że resztę ziemi wykopią łopatami. 3, 2, 1. Podnosić to! To jakie ciężkie! Nie! Myślałem,
że ja śmierdzę, ale co tutaj śmierdzi? Ja! Nareszcie, Boże! Nie, powolutku, powolutku, żeńczku. O, tak, to jest? Zawiało. O, to było gorzej, gorzej. A pomożecie tutaj nam? No, pomożecie. Tak, się no. Jak im się nie udało, to mi się udało. Jestem. Fajnie, nie? Oj, to z łopatą się nie spodziewałem nade mną nagle. A co, płakałeś czy co? No, stracha mieli stary takiego. Nie no, ten jeden raz na koniec to ja też się zesrałem. Kurna. Naprawdę mam to zrobić? No nie, no jak możemy to nie, to nie! Nie musimy tego robić tak naprawdę. To nie róbmy! Ja pierdolę. Dobra, dobra. Moi drodzy, resztę zobaczycie na Instagramie. Dzisiaj to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić suba na kanale. I wiecie, na Insta, żeby zobaczyć to. I 5 biletów złotych czeka na was na największe wydarzenie YouTube'owe w Polsce.